Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj dość nietypowo, bo na moim kanale mamy pierwszego gościa. Siema Artur. Siemanko. Rafał. Artur. Słuchajcie, Artur przyjechał się pochwalić swoim nowym nabytkiem. A ten nowy nabytek to Motus 10 Sport Pro z bateriami LG. Powiem wam, że tu z Arturem już chwilę jestem. No i to jest ogień, nie? To jest naprawdę ogień. Wyrywa normalnie spod dupy, nie, bo tu nie ma siedzenia, ale naprawdę to już trzeba na tym uważać. Słuchaj Artur, mam do ciebie takich parę pytań. Tak. Takie pierwsze spostrzeżenia, bo ty masz go dopiero jeden dzień, nie? Ale tak. Powiedz takie pierwsze, co cię zaskoczyło w tej hulajnodze? I pozytywnie, i coś tam może ewentualnie negatywnie. Przede wszystkim to, że tak wyrywa do przodu. No moc ma niesamowito. To jest eleganckie w tej hulajnodze. A co mi się może nie spodobało, to, że nie ma blokady tutaj na kierownicy. I przy jakimkolwiek wywróceniu, przy jakimkolwiek czym, jest możliwość wyrwania wszystkich. Dokładnie. Czyli ona może całkiem... Tak. Rozumiem. Sobie, jest możliwość. Druga sprawa, no potrzebne, niby niepotrzebne. Hak do składania. No. Żeby transportować. A powiedz mi, jak ją złożysz, to ona nie ma jakiejś blokady tutaj, nie? W tym nie patrzałeś? Nie ma blokady żadnej. Tu po prostu idzie to do góry i tyle, nie? No to dajesz do góry, tak? Tak, to do góry. Aha, i to jest koniec. I to jest koniec. No to jest coś takiego jak w mojej Kugo, czyli nie ma tutaj żadnego tego. No i to jest dość kłopotliwe, tak? No tak, bo tego już nie dźwigniesz. A powiedz mi jeszcze, gdzieś mieszkasz w bloku, w sensie, że wiesz, nosisz to wysoko, jak to z wagowo? No, znaczy się, na szczęście mu winda, wiesz? Aha, tylko no to... schody, no to jeszcze tyle daje. Aha, no to jest super, bo na trzecie piętro to już ja bym miał problem z tym, tak. Jeśli chodzi o noszenie. Tak, no waga jest 35 kg, nie? 35 kg, tak. Ja? Tak. Co tu jeszcze? Takie, a jeszcze powiedz mi z pozytywnych, bo nie będziemy samych negatywnych, nie będziemy o negatywach gadać, bo to negatywy przyjdzie, jak się spotkamy za miesiąc, dwa. Na każdą górka wjedzie, no. Póki co próbował, na każdą górka wjedzie, jak potrzebne do lasu wjechać, wjedzie. Najlepiej ona się czuje w zasadzie na sutrze, na trowie, na takich rzeczach. Po asfalcie, no wiadomo, że tam się fajnie jedzie, no bo to proste, ale większa frajda jest jednak na trowie i na górkach. Jasne. A zawieszenie jak się spisuje? Bardzo dobrze. Według mnie się spisuje bardzo dobrze. Powiem tak, nie schodzę ich nawet na krawężnika. Aha. No. A jeszcze, a jak hamulce? Twoim zdaniem. Hamulce mogłyby być lepsze. No bo tu są hamulce linkowe, nie? Tak. Mogłyby być lepsze. I tu jest ten problem, że to są zwykłe hamulce, które tłoczek dociska tylko z jednej strony, nie? Tak. Więc to tak. Nie oszukujmy się, szału tu nie ma, nie? A też przy mojej na przykład Kugo, no to tam problem, bo tam przy 40 zahamujecie bez problemu, no ale tutaj jak już jedziecie, jaka to jest prędkość maksymalna? 65 km. No tu jak już 65 km, a uwierzcie mi, że jechałem nią, no to te hamulce by się przydały lepsze, no ale to, jak to mówią w życiu, nie można mieć wszystkiego. No dobra, to mówisz, że wczoraj, tak? Tak. Od wczoraj jesteś posiadaczem takiej pięknej hulajnogi. A jeździłeś tym wcześniej, czy to jest pierwsza twoja hulajnoga? Ducati Pro 10 Evo. Ale to jest kompletna porażka i nikomu tego nie polecam. Kosztuje to prawie 4700 zł, ale mija się komfort z jakością. Jasne, ale to w ogóle inna liga jest, nie? To tak. nawet nie, wiesz, nie ma co porównywać. Dokładnie. A jeszcze teraz mi powiedz taką sytuację, czy jakiś serwis wstępny miałeś? Bo w ogóle gdzie kupiłeś tą hulajnogę, jeśli można wiedzieć? Kupiłem tą hulajnogę w Media Expert, serwisu wstępnego nie brałem, bo za serwis wstępny liczą sobie chyba 1200 zł. Ja miałem nie klucz. No i teraz tak, ona przychodzi, bo... A nie nagrywałeś unboxingu, nie? Nie. I ona przychodzi, nie. To tylko składasz kierownicę do góry i co tu jeszcze robiłeś? Kierownicę składałem, to przykręcałem, no całe te podzespoły przykręcałem. Aha, to wszystko było osobno, tak? Tak, aha, to wszystko było osobno. No tam jakiejś tam filozofii nie ma, jakiś tam laik sobie poradzi spokojnie. Jasne. Z tym. Jak meble z IKEA. Dobra, co tu by jeszcze? No śmiało można polecić, powiem tak. No wiesz, poleci to pogadamy po miesiącu, dwóch. No tak, no, ale... Wiesz jak to jest, bo teraz pierwsze jest takie, wiesz, jak zauroczenie, nie? No jest, ale ręce się trzęsą. Dobra, słuchaj, zrobimy tak, damy tutaj Arturowi szelki, damy kamerkę, Artur będzie jechał, ja za nim, a później zrobimy odwrotnie, że ja się przejadę, jak mi Artur oczywiście się da przejechać. Dobra, my się tu pakujemy i będziemy gadać sobie coś jeszcze po drodze.
powiedz mi, a w ogóle jak to do, widzisz do takich tam, nie wiem, laików, którzy pierwszy raz na taką hulajnogę wsiadają? Jest to raczej sprzęt do początkujących, czy raczej nie? Znaczy się, jo, jest laik, ale dziecku bych tego nie dał. No. Powiem tak, jak ktoś nie ma siły, albo jest wątpy, albo coś takiego, to nikt tego nie bierze do rąk, bo można się naprawdę zabić. Bo to jednak wyrywa. Ja. To, no widać samo. Powiedz, jakieś ograniczenia tu masz, nie? Żeby wolniej jechało? Jasne, pewnie. Mogę sobie włączyć na eko silnik, na jedynka jak se dom, to wtedy se jada 25 i powoli se jada. Nie ma problemu. Normalną miejską hulajnoga. A jeszcze mi powiedz, tu jest regulowana kondycja chyba? Nie. Dobra. Tu se mogę ino regulować tyle, co... No mostkiem, nie? Ja. Wiadomo, no. Dokładnie. Dobra, to podjadę tam. Zobaczcie, pod jaką górę wjeżdża. To naprawdę jest stromo. A na jakim biegu wjeżdżasz? Na trójce, ale wcześniej wjeżdżałem na dwójce i śmiało wjedzie. A zobacz jeszcze, czy na jedynce. Dobra. Bo na dwóch silnikach oczywiście, nie? Ja, bo na dwóch, na dwóch. Ja pierdolę. Miałem brzydko nie mówić. Nie, to jest ogień, nie? Dobra, ziemia albo tam. Czyż na tej jedynce, ja? Ja. Ale to idzie, to naprawdę nawet nie zająknie, nie? No. Zabawka do dużych hopów. To powiedziałbyś mi jeszcze, to jak to z tym ładowaniem tu jest? Ile to ładujesz? 11 godzin. 11 godzin, 11 godzin co do minuty. A jedna ładowarka czy dwie? Jedna ładowarka. Ja bym miał dwie ładowarki, no to podejrzewam, że 5,5 godziny. Bo tu masz dwa wejścia, tak? Tak. No, tu dwa wejścia można dokupić. Taka ładowarka kosztuje bodajże 250 zł. A nie pamiętasz ile tam amperowa jest? Nie wiem. Dobra, słuchajcie, teraz będzie tak, że ja sobie założę szelki, Artur pojedzie na Kugo, zobaczy tak, jak szybko sprzęt zapiernicza. A tutaj wam coś nagram i trochę wam opowiem, bo powiem wam, że widzę tu taki lekki minus, ale to za chwilę wam powiem, jak będziemy jechać. Zobaczcie, jak to idzie. Ja pierdolę. Sorry, że przeklinam, ale to naprawdę idzie. To jest ogień, nie? Jeden jaki feler tu widzę w tej hulajnodze, to coś tu się rusza, ta kierownica. I teraz nie wiemy, bo my patrzyli, czy to jest kwestia, że ona tak chodzi na amortyzatorze, czy gdzieś tu trzeba jeszcze ją dokręcić, no bo tak wiecie, no on dopiero ma jeden dzień, więc na pewno nie wszystko tu jeszcze obczaił. Zobaczymy, może GPS pokaże, tu się rozpędzimy. Powiem wam, idzie to naprawdę fajnie. No to już jest sprzęt, nie? No ale 6000 to jest jednak dwie moje hulajnogi, nie? Jeszcze wam tu pokażę taką jedną wadę. I tu kolega już mi mówił właśnie, o co chodzi. Nie wiem, czy to będzie widać. Słuchajcie, zobaczcie na tą stopkę. I ta stopka, on już tu uderzył gdzieś o jakiś tam krawężnik, tak? Tak. O krawężnik, ale ta stopka jest w ogóle ciulato zrobiona, bo ona jest trochę bez Kugo, a Kugo ma tu prosto. A jak widzicie, jest tutaj szpara, więc no ja bym mu polecał to ściągnąć i tu jakąś podkładkę wsadzić. Albo ze dwie.
Więc tu na pewno jest to wada tej hulajnogi. Ona się już ciężko składa, bo przyhaczył, nie? I tą kierownicę jakbyś jeszcze... Zrobisz tak jak ostatnio? Tak poruszasz? Dajcie znać, czy to chodzi na tej sztyce, czy to chodzi tutaj, czy on ma... Tutaj ma dokręcić. No bo tutaj... Tu nie ma luzów, żeby gdzieś były. Coś tu jest z tą kierownicą. Chyba, że to tak jest, no to dajcie znać. Jeśli to tak jest, to nie ma problemu. No i co? Dziękuję Arturze, że odważyłeś się przyjechać i zaprezentować taką piękną, nową hulajnogę. Ja oczywiście z Arturem będę w kontakcie i co tam będzie się działo, to na bieżąco będę was informował. No na razie to pierwsze wrażenie, no to jest ogień, nie? Ogień i naprawdę ogień. Co tu dużo gadać. Artur przyjechał się na Kugo i z tego co pierwsze wrażenie, to niestabilna jest ta hulajnoga. I powiem wam, że ma rację, ale to już na inny odcinek, bo nie będziemy tutaj. Jeszcze raz dzięki Artur. Dzięki. Na razie. Do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. Tak. I zapraszam na następny film. Na razie, cześć.